Dzień dobry, ja jestem Nerwari, dam Państwu opis zmian w patchu 7.24. Jest to przedostatni patch w presezonie. Z tego co napisał Riot Games, gdzieś tam w okolicach 15 bo 16 grudnia będzie jeszcze patch 7.24b, a następny też będzie 8 bodajże stycznia, jeśli się nie mylę, i też będzie patch na sezon 8. Także taka sytuacja, tak to wygląda. Ten patch tutaj całkiem w porządku, nie wydaje mi się, żeby był on taki idealny, że wszystko co jest OP zostało znerfione. Aczkolwiek dużo postaci, które są bardzo silne, dostają te nerfy, także w porządku. Aczkolwiek spodziewałem się, że trochę więcej jednak się wydarzy, no bo 7.23 był taki niewielki, to też nie jest taki właśnie zbyt wielki, ale okej, trochę tak powoli się zabierają do tego w tym presezonie. Bardzo możliwe, że po prostu ten za miesiąc patch, prawda, ten w styczniu będzie już taki super, super duży, no bo to jednak wiecie, początek sezonu będzie za miesiąc, prawda? Więc muszą się przyłożyć. Teraz jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć na pewno. All Star Event się zaczyna, proszę Państwa, w ten czwartek. W ten czwartek o 23.30 transmisja rusza Polska u mnie na kanale, czyli twitch.tv/nerwarien. Będę komentował z Leo, analizował będzie dla Was Kubon oraz Arquel. I oczywiście na miejscu jest Jankost i Dis. Także taka sytuacja, zapraszam. Tutaj lolesprost.com, oczywiście macie wszystkie rozpisane co i jak. Będę nagrawał jeszcze film, będzie opublikowany prawdopodobnie jutro albo w czwartek, gdzie tutaj wszystkie drużyny Wam przybliżę itp., ale daję znać, żebyście wiedzieli, bo dużo ludzi o tym nie wie, że All Stars mają miejsce. No niestety jest w godzinach jaki jest, o północy dopiero się będzie zaczynał, ale jak co będą powtórki puszczane oczywiście na moim kanale, także spokojnie. I też na YouTube będę wrzucał filmy, także luzik. Teraz przejdźmy już do tego opisu zmian w 7.24. Lecimy. Zostawcie oczywiście kciuki, suby, życzę miłego oglądania i dajcie znajomym, że zmieniają się rzeczy w grze, bo trochę tych zmian się dzieje. Aurelion Sol dostaje bufanerkę, czas odnowienia zmniejszony o 10 sekund na każdym poziomie. Taka w sumie mała pierdółka, ale w sumie na Aurelion Sol jakoś po tych nowych runach zniknął. W sumie nie ma, ani razu go nie widziałem w tym miesiącu. Coś w tym musi być, więc dostajemy jego bufka. Bard podobnie, szczególnie nowe runy weszły, prawda, więc dużo postaci wyszło, jakby, co nie jest, jest ok, ale dużo też zostało zapomnianych, niestety, no bo żadna dobra runa po prostu nie pasuje. Także trzeba niektóre postacie właśnie buffnąć w ten sposób, jak tutaj buffnęli Aureliona, czy właśnie teraz Barda. No i właśnie, regeneracja zdrowia zwiększona dla Barda oraz 10 obrażeń więcej przez MIPy, czyli z tej pasywki. Także zawsze coś i zobaczymy, może... Może tego Barda coś będziemy więcej widzieć. Dalej, Camilla dostaje buffa na swoją pasywkę. Pół sekundy więcej trzyma nam się tarcza, czyli ta, która tam broni przed fizycznymi albo magicznymi, zależy kogo tam autoatakujecie po prostu. Oraz Q, czas na podobne użycie zwiększony o pół sekundy. I licznik wyświetlony na ikonie pokazuje dostępność podobnego użycia. No, ostatnio się zagrałem z ZDA i dzisiaj sobie zagrałem na streamie. I nie wiem, całkiem fajnie mi się gra tą Camillą, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby była jakaś taka super silna w aktualnej mecie. Niestety aktualnie meta na topie jest zdecydowanie pod tanków, a Camilla not so much. Darius właśnie po tym jak Fervor zniknął, no to niestety trochę zniknął i Darius, prawda? Także buffy na jego pasywkę. Po prostu więcej obrażeń w wielkim skrócie. Nie będę się tutaj rozdrabniał co do każdego tam punkciku. Po prostu jego pasywka będzie zadawała więcej obrażeń. Także Dariuszik do przodu. Ewelina. Zmiana jest taka, że na W, jak dawaliście na kogoś W, to od razu, gdy zaznaczyliście gościa, to zmniejszaliście mu match resist, a teraz będzie dopiero wtedy, gdyby zdetonujecie to W, to wtedy mu zajdzie ta odporność na magię. Także taka sytuacja i tutaj na pasywce będzie szybciej info, jak zostanie ujawniona przez wieżę. Także takie małe pierdółki, nic konkretnego i polecane przedmioty zostały zaktualizowane. Spoko. Ezreal, zmniejszone skalowanie z Q o 15 setnych. Ma to sens, no bo oczywiście Ezreal jest cały czas najsilniejszym AD carry na bocie. Oczywiście za sprawą kleptomancji. Kleptomancja też dostaje tam małą zmianę, ale wydaje mi się, że Ezreal cały czas będzie w porządku na bocie.
Choć nie wiem, czy będzie cały czas aż tak super, wiecie, najsilniejszy i w ogóle. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Choć nie wydaje mi się, żeby Ezry zniknął z mety po prostu. Dalej, Gavio dostaje zmiany. Na pasywce zmniejszone skalowanie o 0,2. Następnie W będzie zadawał obrażenia, czyli ten taunt będzie zadawał obrażenia i tutaj są zależne oczywiście od tego, ile czasu ładujemy. Tutaj 180 maksymalnie, minimalnie 60. I oczywiście ten przelicznik też się zwiększa. Także ciekawa opcja, no bo wszystkie nasze umiejętności będą zadawały obrażenia. Ciekawe, ciekawe. Tylko Galia też na nowych runach niewidoczny, bo nie za bardzo runy mu pasują tak naprawdę, więc... No nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. I E dostaje buffa, czas odnowienia zmniejszony o 2 sekundy na każdym poziomie. Najwyraźniej tylko Galio chcą mieć w mecie. Na to wszystko wskazuje. Ciekawy jestem w ogóle, tak się teraz zastanawiam, na jakim patchu będą Alstarasy grane. Ale chyba 7.23. No wątpię, żeby na tym, prawda? No. No bo Galio jest fajną postacią oczywiście do 5 na 5, prawda? Jest super postacią wręcz. No ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ale Iver dostaje buffa na swoją pasywkę. Mniejsze koszty w stracie zdrowia przy przejmowaniu kampów. Wiecie, komu się to podoba? Mi oczywiście. Nie no, ja Iverem jakoś nie za bardzo grałem już od jakiegoś czasu, ale nie próbowałem go w sumie w tym przesezonie. A taki buffik, no... 8% mniej na takim pierwszym poziomie. Ciekawe jestem, jak to może wpłynąć. Będę musiał spróbować. Też tutaj oczywiście nie ma takiej dobrej runy pod niego. Czy można tylko Airy grać w sumie, co nie? I to jest chyba najlepszy pomysł. Pewnie go spróbuję. Pewnie go spróbuję. A i nie powiedziałem w sumie ile. Także 8% na początku i 3,75 na 18. Także po prostu mniej będą kosztowały. I tyle. Jarvan dostaje nerfy. Obrażenie na pasywce zmniejszone o 2% oraz Q zmniejszone o 20 na ostatnim poziomie. Także całkiem... Całkiem spory nerf tak naprawdę na tego Jarvana. No Jarvan solidna postać, więc wydaje mi się, że było... no należało mu się po prostu. Dalej Karthus. Na RC zwiększone skalowanie o 15 setnych. To za sprawą tego, że też nie ma takiej dobrej runy pod niego tak naprawdę, no bo... Nie wiem, z kometą zagrasz na Karthusie? No nie wiem. Sobie taka rozkmina teraz mi naszła. Jeśli Karthus gra z kometą, zagrywa R-kę, to kto dostaje z komety? Każdy? Nie, no nie może być każdy, bo jest jedna kometa. A? Chociaż nie wiem, czy to komety nie trzeba mieć zasięgu, w sumie. No dobra, ale jest sobie Karthus, 5 osób jest wokół niego, jedna kometa. Kto dostaje kometę? Jak najbliżej? Ciekawa rozkmina. Ale no mniejsza. Buff dla Karthusa. Dalej, Leona dostaje nerfa na W, 20 obrażeń mniej na każdym poziomie, czyli już od samego początku. Dostaje Leona nerfa. No została tego buffa na armor, prawda, i w ogóle. I sporo widywana Leona jest aktualnie w mecie. Dobrze działa na te postacie, które są pod pałka mocne, czyli jakieś Zeraty, Zajry, Brand i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc taki nerfik myślę, że ma sens. Dalej, Malzahar. Malzahar dostaje nerfy na RC. Skalowanie zmniejszone o 0,3 oraz na drugim poziomie 25, na trzecim 50. Okej. Okay. No Malzahar, jedno z najlepszych hydratów ma na midzie i właśnie chciałem nagrywać odcinek z niego, bo jest taka jedna rozkmina, ale to nie będę wam zdradzał, nagram go i tak. Jest ciekawe, także będzie teraz jakoś... Jakoś teraz będzie na kanale w tym tygodniu jeszcze. Właśnie a propos Wolfsów, znaczy Wolfsów, Allstarsów, ale to nie, to powiem w innym filmie, nieważne. Nieważne, nieważne. Maokai, zmniejszone obrażenia z kół, 25 na ostatnim poziomie, 5, znaczy 5 co poziom jak gdyby zmniejszają, czyli 5, 10, 15 i tak dalej. Na Maokaju spoko, należało mu się, Maokai jest super, super silny. Aczkolwiek moim zdaniem powinien ruszyć jego pasywkę, bo to ile się leczy ta postać, to jest po prostu jakieś chore. Albo nie wiem, cooldown na tej pasywce zwiększy czy coś. Ale ta pasywka, to leczenie jest okropne po prostu. Nie ma jak tego... Znaczy okej, zawsze można tam oczywiście ignite, też tam ogólnie gry z łący. Ale to i tak nie wystarcza często, żeby tego Maokaja zabić. No, także nie wiem, czy to wystarczy po prostu. Ale na pewno na linii będzie go to boleć, więc okej.
Morgana, to są ciekawe zmiany. Najpierw regeneracja mana zwiększona, co poziom. Znaczy nie, regeneracja many została zwiększona ogólnie, ale właśnie, co poziom została zmniejszona. A dalej, w pasywce nie masz wampiryzmu zaklęć, więc to chyba już czyni, że spellvampu ogólnie nie ma w tej grze. A i teraz Morgana się leczy za procentowo obrażeń zadanych na bohaterach, dużych stworach i duże potwory, czyli na ciężarówkach, na potworach w dżungli, ale na przykład się nie leczy na normalnych minionach już. Co moim zdaniem jest trochę kłopotliwe, no bo wiecie, Morganom często dawali się plamy na miniony tylko po to, żeby się właśnie wyleczyć. A teraz już nie będzie można się leczyć z tego, więc trochę kijowo, kurczę. No nie wiem jak to. Czy to jest taka super fajna zmiana? Bo często dawało się tą plamę, nie? Na środek minionów i zawsze coś tam się poleczyłeś, prawda? Jakiś sustain miałeś przynajmniej. No ciekawy jestem, jak to wpłynie na gierkę. Czy na Morganę. Ciekawy jestem. I na W zrobić coś takiego, że czas odnowienia W będzie zmniejszany co 5, o 5% za każdym razem, gdy pasywka zostanie striggerowana. Takie coś. No nie wiem, zobaczymy. Jakoś nie jestem przekonany co do tego. Ale usunęli Spellvamp, więc ostatnia postać, która miała Spellvampa w grze. Spellvamp RIP. Ornn, jedna z najsilniejszych postaci, dostaje nerfa na swoje W. Maksymalne zdrowie zmniejszone o 2% na każdym poziomie oraz czas odnowienia zwiększony o sekundę na każdym poziomie. Spoko. Spoko zmiany. Dobry nerf. Ale dlaczego ulti nie jest znerfione? Ulti ma 40 sekund cooldownu na 40% CDR-ów. To jest za częste. To jest za często można to puszczać. Po prostu to ulti jest tak dobre, a ma za mały cooldown po prostu. Jakby zwiększyli przynajmniej, nie wiem, o 10 albo 20 sekund. Nie, dobra, powiem 15. Krakowskim targiem. 15 sekund na ulti Orna myślę, że powinni tutaj zwiększyć, bo naprawdę, no kurczę, za często to ulti leci. Niekiedy, wiecie, jak jest długi teamfight, to gościu może dwa razy zagrać to ulti, no bez przesady, kurde. I robi tak ogromną presję. Za mocne jest, no. No i na linii w ogóle nie da się. A, daj spokój. No, to nie jest wystarczający nerf, żeby ten Orn nie był permabanowany. Cały czas będzie grany. Na Starsach Ornn będzie permabanem. Jestem w 100% pewny. Ta postać ani razu nie przejdzie w ogóle. Jest za silny. Ok, Riven, zwiększone obrażenia na Q. 5 na każdym poziomie. I 0,05, czyli 5 setnych. Zwiększone skalowanie. Ok, no po prostu bez ferworu Riven jest taka dobra. Zastanawiam się w sumie, co ludzie grają teraz na Riven. Czy w ogóle nią grają? Chyba Press the Attack. Tak mi się wydaje. Albo Electrocute. Nie wiem. Sobie nie widziałem Rivena ani razu. Tak sobie teraz myślę o tym. Shen również, jedna z najsilniejszych postaci na topie. A zmniejszone obrażenia z Q. 10 na każdym poziomie. Nie wydaje mi się, żeby to było wystarczająco. Chociaż. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może gdybym. Nie wiem, może jakąś regenerację zdrowia zmniejszyli, albo flat HP mu zmniejszyli. Nie wiem, czy to jest po prostu wystarczająco, ale zawsze jest jakiś start, prawda? Możliwe, że za miesiąc patchu, czy też ten za 2 tygodnie, czy tam za ile on ma być. O, będzie ok. Zobaczymy. Sona, zwiększony koszt Q many o 15 na każdym poziomie. Całkiem sporo, trochę bolące. I dodatkowe obrażenia zmniejszone o połowę. I skalowanie zwiększone o 0,1. Spore nerfy na tą Sonę. Nie wiem, czemu aż tak się na nią wzięli. Nie wiem, na wyższej lidze, tam na tym moim diamencie 3, czy tam 2 jeszcze, nikt nie gra Sony, więc nie wiem. Najwyraźniej Sona jest na niższym poziomie jakoś bardzo grana. Dlatego też nerfy w nią, aczkolwiek do lejta, niby buffy. Taric, zmniejszony podstawowy pancerz, zmniejszony o 5. Tutaj Taric ma przeliczniki pod armor, więc przesadzili, dlatego trzeba było zmniejszyć. Xin Zhao, jeden z lepszych dżunglerów. Podstawowe zdrowie zmniejszone o 30. Skalowanie obrażeń z pchnięcia zmniejszone o 10 setnych. Nie wydaje mi się, żeby to było wystarczające, żeby walić go z najsilniejszych postaci. Czy znaczy, może już nie będzie taki top 1, ale coraz będzie dawał radę, czekać napiję się. Także, tak jak mówię, Xin Zhao, nie wydaje mi się, żeby to wywaliło go z mety. Wydaje mi się, że cały czas będzie ok. Yorick dostaje nerfa na 3 AD. To dlatego, że gra się go z Trinity Force'em. Grubo, co to jest grubo skórność?
A gruboskórność i straka. No, 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 właśnie. Ze strakiem i mocą trójcy i to się dobrze skaluje właśnie z AD. Dlatego też Jorik jest ogólnie super silny i bardzo dobrze puszuje, po prostu. A dlatego też jest bardzo irytującą postacią. Więc taki nerf wydaje mi się bardzo zasadny. Dalej Zoe, nowa postać, którą wprowadzili, dostaje nerfy. Na Q czas odnowienia teraz będzie się odnawiać, jak się skończy, a nie wtedy, gdy dopiero, czy gdy wypuszczamy od razu. Także jest to oczywiście nerf. Tutaj takie małe tylko naprawianie błędów, więc się nie zagłębiam. Czas trwania zakryć wypadających ze stworów zmniejszony o 20 sekund. Czas odnowienia zwracany przy trafieniu w cokolwiek był, a tutaj będzie teraz przy trafieniu tylko bohatera. Czas trwania efektu senności zwiększony o 0,02 sekundy. Jestem akurat zdziwiony osobiście, ale okej. Rosnące spowolnienie efektu senności zmniejszone o 20%, maksymalny zasięg zmniejszony o 150 jednostek, promień pułapki zmniejszony o 250. Mikaelem można sklęsować, że tak powiem. Okej. I jakiś mały naprawiony błąd E, żeby się nie zatrzymywało wcześniej. No nerfy. Na panią Zoe, ale damage mnie znerfili z tego Q chociażby, ale no cooldown trochę popsuli, więc nie będzie można aż tak bardzo spamować. Spoko, w ogóle tą Zoe będę musiał też nagrać, bo muszę questa sobie wykonać. Mam tu jeszcze questa do zrobienia. Nie zrobiłem go. 13 dni zostało. Też daję znać, że jak ktoś nie kupił Zoe, jak kupicie Zoe, to dostaniecie questa na 1000 expa. Także polecam, jeśli wam się podoba postać. Zaira dostaje zmiany. Top Zaira cały czas jakoś ruszają, zmieniają, ale no nie wiem, czy to jest dobrej, wiecie, w dobrym kierunku idzie. Przekonałem się za jakiś czas, zgaduję. Regeneracja z many zwiększona, ale przyrost regeneracji z many co poziom zmniejszony. Czyli to samo, co zrobili z Morganą po prostu. Umiejętność bierna, zasięg pojawienia się nasion zmniejszone 400 jednostek. O 21:30 wiertarką, gościu, co cię pogrzało? Jezu Chryste, dobra. 8 sekund na wszystkich poziomach, czas trwania roślin. Czas trwania nasion 30 sekund, a na W jest bez zmian. Zdrowie roślin 8 punktów i tutaj będą jeszcze więcej informacji. 3 złote. 3 złote, no nieźle. Gocha, gocha, 3 złote. Za zabicie rośliny. Ok. 21:30. Na serio? Ja pierdzielę. Tutaj mamy te, jak to wygląda z obrażeniami, więc się nie będę za bardzo zagłębiał. Nie daje roślinom maksymalnego zdrowia i za każdym razem, gdy zabije wroga, zostaje skrócona 20. A jeśli mamy w udziale, mamy udział w zabójstwie, o, bohaterów, dostajemy 100%. Ciekawe. Ciekawe, ale nie wiem, ja nigdy jakoś za nie za bardzo pogrywałem. Ciekawe jestem tych zmian, bo oni często jakoś tam Zairę tak ruszają, żeby coś ją niby naprawić. No zobaczymy, przekonamy się. Dalej, kamizelka czerniowa, czyli mały thornmail. A wcześniej było 15 punktów od razu zwracanego damage'a, gdyby oddawanego. Teraz będzie 3 punkty obrażeń plus 10% dodatkowego pancerza. Ma to sens, no bo często były takie matchupy na przykład na topie, że załóżmy, nie wiem, Maokai we Fiorę. Fiora niby kontruje Maokaja, ale gdy Maokai kupi na pierwszy item ten itemek, to nie ma szans po prostu Fiora wygrać tego matchupu. No i to było mega chamskie po prostu. I teraz zrobili coś takiego. Bardzo mi się to podoba. Brawo, Riot Games. Dobra. Dobra, dobra sprawa. Słoneczna Peleryna. Trochę tak wracają do jak gdyby starego Saferki, bym powiedział. Zresztą pisali o tym. Odchodzimy od zmian z parę 7. No, no właśnie, dokładnie. Czyli wracają po prostu do tego, co było kiedyś. Czyli obrażenia od aury 25 od razu. Plus 1 punkt za poziom. Obrażenia przeciwko stworom zmniejszone do 50% tylko. I tutaj, że Orna Sunfire Cape tak samo działa. Gdyby, no, chodzi o to, żeby ludzie nie forsowali pierwszej kamizelki cierniowej, tylko po prostu, żeby zrobili sobie słoneczną pelerynę i tyle. Że to jest, że słoneczna peleryna jest jak gdyby zdrowsza niż to. Niż kamizelka cierniowa. Taka sytuacja. Runy. Ogólnie piszą, że są zadowoleni z run. Ale kilka zmian tutaj mamy. Prest i atak nic tutaj nie zmienili. Tylko, chociaż nie, chwila. Otrzymują teraz zwiększone obrażenia po otrzymaniu obrażenia do ataku, który wyłączy ten efekt. Ok. Zabójcze tempo czasu odnowienia
co 6 sekund. Spoczko, chociaż nikt nie gra tej runy. Ciekawe jestem, czy to zmieni coś, ale nie wydaje mi się osobiście. Leczenie zwiększone, jeśli chodzi o late game, ale early game lekko znerfione. Skalowanie na AD zwiększone o 0,2, więc całkiem nieźle. A jeśli chodzi o AP, również 0,2. I to są całkiem miłe buffy, muszę przyznać. Zmiany, bo w early game jest to niby nerf. Muszę przyznać, że mi się to podoba. I myślę, że na niektórych postaciach będzie to bardziej grywalne. Wiem, że niektórzy na AD Carry już to grywali, ale myślę, że teraz to będzie jeszcze bardziej grywalne niż na przykład niekiedy President Attack. I tutaj jeszcze krytyczny cios zwiększa 40, że będzie zwiększony o 40%. Spoko. Tutaj jeszcze zmiany w bohaterstwie. Współczynnik postawania tarczy zwiększony do 40%. To jest ten taki overheal niby. Ja to tak nazywam. To jest to. Ta overheal to się nazywa, nie wiedziałem, ok. A leczenie z triumfu zmniejszono o 3%. Wydaje mi się, że triumf i tak jest cały czas silny, więc cały czas triumf najlepiej brać. W ogóle jakoś niedługo myślę, że zrobię jakiś w końcu poradnik do tych masterek, czy tam run. Bo czemu nie? Rozwój myśli, czas działania do 7 sekund. To jest runa niemalże chyba tylko zrobiona pod Kassadina, więc jest to buff na Kassadina po prostu. I ostateczny cios zmniejszone obrażenia o 1%. To jest to, gdy macie poniżej 40% przeciwnika po prostu. Także taki mały nerf. Kolekcja oczu za asystę dostajemy jedną sztukę, a nie dwie. Tutaj w dominacji, w tym czerwonym. Tutaj mamy za każdego zabitego przeciwnika, czempiona, unikalnego. Będziemy mieli zwiększone coś tam, prawda? Ale nigdy nie było wiadomo, gdyby którego zabiliśmy już, a którego jeszcze nie. No bo jeśli ktoś nie pamięta, no to mógł zapomnieć, prawda? A teraz będzie po prostu tam wypisany, kogo musicie jeszcze zabić po prostu. Więc spoko, spoko opcja. Dobre, dobre. Dalej, pęd fazowy. Jeśli ktoś jest dystansowcem i używa pędu fazowego, to również, gdy mu się to załączy, będzie miał odporność na spowolnienia. I tyle. Prędkość ruchu świeżości, czyli to, zmniejszona do 3% z 4. Ok. Z determinacji lustrzana skorupa, czyli to tutaj, dostaje 6 magic resistu, a więc buffik o 1. Żywotność, tylko napis, to jest Overgrowth. Na tym dostajemy. Będziemy mieli po prostu napisane nad stworami właśnie. Także nie jest to jakiś tam buff czy cokolwiek. A rewitalizacja, to tego jestem ciekawy, bo wzmacnia tarczę na użytkownika. Tarczę i leczenie. Ciekawy jestem tylko jednej rzeczy. Czy to działa na lifesteal? Tego nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że nie. Ale musiałem sobie to potwierdzić. Ale spoko. Spoko, zawsze opcja. Zawsze jakiś tam mały buffik w niektórych sytuacjach może działać. Kleptomancja. Nie zwiększa zasięgu o 25 jednostek. Po tym jak użycie sobie skilla. Więc nie jest to taki duży nerf tak naprawdę. Ale zawsze coś, jak gdyby. I działanie tabelki z łupami zmieniono tak, by wraz z czasem zmniejszona była różnorodność łupów. Czyli zależy od tego, w jakiej jesteście fazie gry, tym macie inną szansę po prostu na dany losowy przedmiot, prawda? Taka sytuacja. No ciekawy jestem, znaczy fajnie by jakby pokazali procenty, wiecie, co może wypaść w danym okienku czasowym, czy coś w tym stylu. No bo tak to w sumie napisali, ok, zmieniliśmy to, ale nie wiemy w sumie, jak to do końca działa, więc trochę szkoda, no ale ok. Nic tutaj takiego konkretnego. Wyważenie run na innych mapach. Na ramię po prostu mroczne żniwa, czyli Dark Harvest, tak? Dark Harvest będzie dawało mniej za duszę bohaterów. Każdy ołtarz jest zaliczony do potencjalnie wyjątkowych nagród na potrzeby łowcy nagród. Czyli rozumiem, że to jest to, tak? To będzie chyba to. Ale to jest tylko na ramię, więc jest luzik. Czy to jest na ramię? Nie, to jest na ramię, ale chyba to też. Okej, okay, whatever, to tylko ram. sygnalizowanie przedmiotów i celów. Gdy zasygnalizujemy Okrolda, będzie czas pokazywany. Bardzo fajnie. Dziwię się, że tak długo im to zajęło, żeby to zrobić, ale brawo Riot Games. Dobra zmiana.
I zasygnowanie wieży Nexusowi inhibitora będzie pokazywało, ile procent ma jeszcze budynek. Bardzo fajna zmiana. Dwie bardzo fajne, miłe zmiany. Brawo Riot Games. Aktualizacja ikonek u Amumu, u doktora Mundo, jaki biceps, u Nunu i Renektona. No spoko, fajnie. Aktualizacja pasku zdrowia. Jeśli widzieliście jakieś filmiki z PBN, które nagrywałem, to tam już było, można zobaczyć, jak będzie to wyglądało. No będzie się trochę ruszył ten pasek zdrowia. Podobno ma być ogólnie lepszy. Pewnie na początku dużo ludzi będzie narzekało, że gorszy i w ogóle kwestia przyzwyczajenia po prostu i tyle. Biografie bohaterów, klienci, nikogo to nie obchodzi. Grupy, będzie można dodać od razu kogoś do party, jak skończy się gierka. Całkiem spoko opcja. W klubach będzie można 100 osób mieć, a nie 50. Bardzo fajnie. Brawo Riot Games. Szkoda, że nie więcej. Nie wiem, dlaczego się wstrzymują z tym, żeby było więcej ludzi. Chętnie bym zrobił grupy dla moich subskrybentów Twitch TV, ale jako, że jest 50 czy tam 100, no to nie ma sensu robić kilku tam grup. No mogliby zrobić, nie wiem, na 1000 czy coś. Nie wiem. Mogliby. Nie wiem. Okej, okay, nowe skórki. Jinx, Draven, Poppy. No świąteczne, jak zawsze trzeba wypuścić. Czat się doszukał, że Jinx, Draven, Riot Games. Ale dlaczego to robić? Dlaczego szkalujecie? No nieładnie. Emotki nowe. Słodziutki jelonek. Buziaczek. Czemu to jest buziaczek? A, bo je miało, dobra. Nie... Okay. Jinx. Ojacie jelenie. Okej, okay. Ciastek Brown. Ciastek Draven. Ciastek Draven rządzi. Biorę tą emotkę. Jest tak dobra. Małpka też jest spoko. Ale ten Draven się tak podoba. Fajne. Powracające emotki takie, o, sobie są. Okej. Okay. Nowe misje będą. Bardzo fajnie. Legenda o królu Poro. Będzie 12 grudnia do 20 grudnia. I od 2 stycznia do 9 stycznia. AR URF będzie, proszę Państwa, od 19 grudnia, a więc trochę Was oszukałem ostatnio na fanpage'u, czy dzisiaj w sumie, bo napisałem, że będzie od piątku i też tak zapowiadałem, że od 9 będzie, czy tam od 8. No niestety, oszukałem Was, bo mnie Riot Games oszukał. Nie wiem, czemu tak zrobili. Znaczy, no, to jest bardziej już, no 19 to już tak, już są prawie święta, więc... Więc no okej, okay, spoko. 19. Tyle. Od 19 będziemy grali w Urfy. Naprawione błędy standardowo pomijamy. Aktualizacja sklepu. Blitzkranki wróciły do sklepów. Zestawy. Dodaliśmy do zakupów zestawów pole zaznaczenia, by postawić nacisk na to, że nie można zwrócić przedmiotów zawartych w zestawie. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Nowy skin hextechowy, czyli za 10 tych, za 10 gemstone'ów, Kogmo. Nagram z niego na pewno odcinek na PB, już go pewnie w tej chwili, oni już go wpuścili na PB, ja go nie nagrałem. A i tak nagram. I to jest za 10 gemstone'ów, nie widziałem go jeszcze. Sprawdzimy, sprawdzimy. Na ostatnio Civil akurat kupiłem za Gemstone. Tyle z tego patcha. Nie jest jakiś taki super duży, solidny. Ale może być, prawda? Może być. Jak mówiłem wcześniej, będzie jeszcze jeden patch w grudniu. Gdzieś tam koło właśnie, nie wiem, jakieś 18. No chyba wtedy przed tym, przed Urfem, to mi się wydaje. Zrobią jakiś taki patchek niby. I następny to już będzie właśnie 8.1. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. Życzę Wam miłego dnia i powodzenia na solo kolejce. Bye bye!